Dzień wcześniej w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku były wystawione szczątki bohaterów. W niedzielę trzyosobowy oddział Orląt Polskich wyruszył o 12 wraz z Młodzieżą Wszechpolską na pogrzeb. Na miejscu było bardzo wiele osób. Msza była wystarczająco długa, by doszło do niej do dwóch nieprzyjemnych incydentów. Jednym z nich była prowokacja Komitetu Obrony Demokracji, gdzie doszło do małej szarpaniny. Więcej o tym na kanale Dariusza Mateckiego. Kiedy zostali wyproszeni, Lech Wałęsa, mimo że był ubrany jakby szedł na grzyby, dodatkowo wyszedł z kościoła podczas przemowy Andrzeja Dudy, która naszym zdaniem była bardzo dobra. Następnie wyruszył kondukt żałobny, który przerodził się w marsz patriotyczny, łączący ludzi z kilku pokoleń oraz wielu środowisk. Na cmentarzu garnizonowym odbył się obrzęd pochówku wraz z salwami honorowymi. Został zaśpiewany hymn Polski. Przez kilka godzin składano kwiaty i znicze. Jak Orlęta Polskie jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w takiej uroczystości. Jednak niezadowoleni, że tak długo musieliśmy czekać na godny pochówek bohaterów.